Ej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku The Last of Us 2. Sprawdziłem sobie i zostało nam jakieś 20 minut gry, coś takiego. Plus napisy końcowe, bądź napisy końcowe w tym. Tego nie wiem, bo aż tak dokładnie nie sprawdziłem. Jesteśmy na plaży, ostatnio pokonaliśmy wysoki okrąglak. Abby? Gdzie nie było Abby. Jest gdzieś tutaj na słupie przywieszona. Ellie jest w opłakanym stanie. Podejrzewam, że Abby też będzie patrząc na tych ludzi. O Jezus, tu jakieś kości. No, to nieźle się znęcali. Oj, jakiś kaszelek. Ktoś tu żyje. Już dobrze. Już dobrze. Tam są łodzie. Nie będzie walki? Nie by było, jakby Ellie zrozumiała i odpuściła, tym bardziej no, nie jest w stanie, kurczę, żeby walczyć jakoś sensownie. Może one się jeszcze zaprzyjaźnią? To wie, zobaczymy, co tu się wydarzy. Nie pozwolę wam odejść. Zapomnij o tym. Nie będę z tobą walczyć. Będziesz musiała. To nie jego walka. Czego w to wciągnęłaś?
Okej, jednak się tu będzie działo. No, troszkę nie fair walka. No, halo. No nie powiem, że podoba mi się to, co widzę, w sensie z takiego punktu sprawiedliwości. Ale sama walka widowiskowa, ładna sceneria. No, teraz będzie troszkę sprawiedliwiej. Oj, 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 trzeci cios wyprowadziła. Teraz te nasze ciosy nie robią totalnie na niej wrażenia. Mimo, że jest tak pocięta. Ale się polało. Ja pierniczę, to jest nie do sparowania, jak już raz uderzę. Moim zdaniem dało sobie już po mordzie. To dosyć konkretnie, więc... powinny mimo wszystko się rozejść. Młody tu się zmieszał. Musi tak być. Naprawdę tak z zimną krwią ją utopi? Jednak nie. Idź. Zabierz go stąd. Ale walka i klimat epicki.
Ani słowem się nie odezwała, odpłynęła. Znikła w ostrym cieniu mgły. Ciekawe, ciekawe. To chyba będzie już koniec. Albo jakaś jedna z przedostatnich scen to była i teraz będzie totalnie ostateczna. A palce jej odgryzła tam? Ajajaj. Wracamy na farmę, to nie ulega wątpliwości. Pokaż te paluchy, co to ci się tu stało? No, z twarzy jakaś... Za bardzo starsza nie jest, włosy trochę odrośnięte, to widać. Prawie też tu chyba przybyło, tak mi się wydaje. I przede wszystkim nie jest taka poobijana, no, oprócz tych może palcy dwóch, których nie ma. Ale tutaj jest chyba pusto. Dina się chyba wyprowadziła. Tak to wygląda, że zabierała wszystko, co mogła. Czy tu był telewizor wcześniej? Fajne miejsce nad kominkiem. Chyba jej nie ma. Chyba zostałaś, koleżanko, sama. Nie krzyczy w ogóle nic. Jakbym wszedł do tej chałupy, to od razu bym ją wołał. Aczkolwiek ona chyba się od razu skapowała też, o co tutaj chodzi. No i w sumie nie ma się co dziwić. Wybrała zemstę zamiast rodziny. No lipa. Jedna rzecz tylko do kliknięcia w całym, cholernym, dużym, piętrowym domu. I chyba koniec. Troszkę szybciej niż się spodziewałem, tylko 15 minut wyszło. Chociaż jeszcze jakieś cutscenki. Hej.
Co pijesz? Kawę. Skąd ją masz? Od gości, którzy wpadli tu tydzień temu. O. Trochę mi głupio na myśl, co za nią przehandlowałem, ale... jest niezła. Poradziłabym sobie z Sefem. Wiem. I musisz przestać męczyć Jessiego o moje patrole. Stoi. Dina. To twoja dziewczyna? Nie. Nie, ona to tylko głupi całus. Nic nie znaczył. Ona... nie wiem, po co to zrobiła. Ale podoba ci się. Głupia jestem. Słuchaj, nie wiem, jakie ta Dina ma intencje, ale... miałaby szczęście, gdybyście były razem. Ale z ciebie dupek. Nie próbuję was... Miałam umrzeć w tamtym szpitalu. Moje życie coś by znaczyło. A ty mi to odebrałeś. Gdyby Bóg pozwolił mi raz jeszcze przeżyć tamtą chwilę, zrobiłbym dokładnie to samo. Tylko, że nie wiem, czy kiedykolwiek ci wybaczę. Ale zamierzam spróbować. Dziękuję. Okej. Do zobaczenia. No. Ja to po tym, to oni się zobaczyli tylko przy śmierci Joela, tak mi się wydaje, że już później nie było żadnych innych spotkań. Najmniej chyba tego nie przedstawiali. Oj, sorki.
To już oficjalny koniec. Po napisach raczej żadnej kadzinki nie będzie. Może jakieś podpisanie tutaj, ile razy umarłem i tak dalej. No, świetli. Muzyka też teraz nie powinna grać, także nie ma sensu oglądać tych napisów jakoś. O kurde, chyba nie dam. Chyba, żeby wejść tylko do menu głównego, zaraz tam jakaś cutscenka się odblokowała. Sprawdzimy sobie, ile w to grałem. Odblokowano nową grę plus. Rozegraj grę jeszcze raz, więc wszystkie ulepszenia i wyposażenia zebrane podczas poprzedniej rozgrywki, ulepszenia i schematy będą dostępne od samego początku gry. Broń stanie się dostępna po przybyciu Eli do Seattle. Czyli tam jak mieliśmy tą otwartą mapkę. Okej. Okay. O, wyskoczyła faktycznie nowa gra plus. Jak damy wczytaj grę, to mamy 27 godzin 33 minuty. Całkiem sporo, 166 znajdziek. Nie wiem ile z wszystkich. Podejrzewam, że z 300. Nie z połową minąłem. Oczywiście na średnim. O, tu można w sumie posprawdzać sobie, ile tego pominąłem. Nie było żadnych znajdziek. Tutaj mamy... O, warsztatów nie znalazłem w Santa Barbara. Monetek nie poznałem. O, troszkę tego pominąłem. Najbardziej to chyba monety. I to przy tych ostatnich, ale tutaj troszkę mniej chyba eksplorowałem. Tutaj 10, tutaj też 11, no to może nawet więcej niż 300. O, nawet na... A nie, bo to jest Jackson. Dobra, tu jest... Te rozdziały są tak jakby rozbite, można to chyba... O, właśnie, jeszcze w ten sposób. No to co, tutaj na samym początku już troszkę nie zebrałem. Ale sejfy chyba wszystkie. Sejfy chyba wszystkie otworzyłem. A nie, tu w dniu pierwszym jakiś jest pominięty. Mało istotny, nie chodziło tutaj o... Co to są starcia? No to chyba można tak jakby sobie wczytać. Jeszcze raz walkę z kimś, czymś, gdzieś. No, nie chodziło tutaj przede wszystkim o... Zbieranie tych rzeczy, a przeżycie fantastycznej przygody i taką też kurczę przeżyłem. O, tutaj mamy jakieś do odblokowania. To były fajne widoki na tej farmie, nie? Zobaczmy co tutaj. Nowego za 20 monet mam. Kurde, 570 ich prawie. Zobaczmy. O, jakiś dzikus. Ale zarąbista to chyba jest jakaś aktorka w ogóle tutaj wynajęta do tych zdjęć. Jedne rysunkowe, tak. Dzieckiem bawiły. Jakiś koncept arty. No fajnie, fajnie to porobili. Można by to w sumie na miniaturkę było wykorzystać. Nie wiem, ile mam tych pieniążków w ogóle. Czy mógłbym wszystko odblokować od razu? Wątpię. Ale widoczki. Wątpię, żeby było to możliwe. Tutaj 15. Pokazuje ile. A, pokazuje ile tych obrazków. Zobaczmy ten park. 5 zdjęć za 5 punktów. To może nawet by się udało wszystkie zobaczyć. Nie wiem, możecie dać w komentarzach znać. Chociaż nie. Nie da rady, bo ja już tej gry nie będę miał. Na zapas bym chyba tego nie nagrał. No nic, no, YouTube'em byście się musieli pocielić. Ja tu może kupię faktycznie wszystko, na co mnie stać. Tutaj co jest jeszcze jakieś? Modele postaci, ciekawe czy te modele też mam wszystkie. O Jezus, to będzie wczytywać? Mam jakiś odblokowany w ogóle? A nawet można. O nie. Jaki?
Dobra, weźmy takie coś, odblokujmy. To w ogóle zmieni. A, to daje tylko... No, wgląd w model postaci, no. Do przewidzenia, ale fajnie stoi na takim... Nie wiem, jak to nazwać. Podnóżku, fajna figurka by z tego była. Ale właśnie z taką twarzą mniej więcej, a nie takie, co ta kolekcjonerka dała, bo w kolekcjonerce jest naprawdę mega brzydka. Ty masz Zeza? No, takie figurki sobie postawić. Właśnie w takiej jakości. Sik. No nic, no powiem wam, że gra mega mi się podobała. Mam nadzieję, że wam. Pytanie, czy będzie trzecia część, czy nie będzie trzeciej części. Ciężko powiedzieć. W grę plus, no już nie zdążę zagrać, bo już tej gry nie mam, jakby oglądać odcinek. Leci sobie Ghost of Tsushima za to. No i co, nie pozostaje nic innego jak zaprosić na tą drugą serię, która już pewnie jest mniej więcej w połowie. No nic, kończymy. Do usłyszenia. Hej, hej.